Obok niego ta najbardziej doświadczona w reprezentacyjnych bojach zawodniczka rozgrywająca naszej ekipy po raz pierwszy chyba przed kamerami Polsatu jako Milena Niesadurek Radecka. Bardzo prosimy. Tak, Milena Radecka z nami. Mówiliśmy, że tu nie ma praktycznie żadnej zawodniczki, która grała na ostatnich Mistrzostwach Świata, bo ty też nazwisko zmieniłaś. Grałaś pod nazwiskiem Sadurek, teraz Radecka, ale już na poważnie. Jak ci się grało tutaj dzisiaj z tym kompletnie dla ciebie nowym zespołem? No mamy bardzo młody zespół. Ja to jestem najstarszą zawodniczką i to może trochę śmiesznie brzmi. No to jest młody zespół, ale bardzo waleczny i ambitny. Cieszymy się z każdego zwycięstwa. To jest trudne otwarcie. Wiemy, że myślę, że wszystko jedno w jakim składzie byśmy tutaj nie wystąpili. Byliśmy faworytami tego spotkania. Ale trudno się gra, nawet z takim zespołem Argentyny. Ten trzeci set, jednak już dziś pod świadomości chyba wygrałyście to spotkanie 3-0. No i trudno było w tym trzecim secie. Na pewno to było bardzo trudne na nas spotkanie, bo to było pierwsze spotkanie jeszcze przed własną publicznością w nowym składzie. No te pierwsze dwa sety dosyć gładko nam poszły. W tym trzecim chyba się troszeczkę już rozluźniłyśmy, chyba poczułyśmy szybko smak zwycięstwa. Tyle co mogę powiedzieć, to na pewno to jeszcze nie jest gra, jaką gramy na treningach. Myślę, że nawet to nie jest 1/5 tego, co potrafimy. I dzisiaj chyba ta trema i taki stres dał się. No parę takich akcji było, które pokazały wasze możliwości. To, o czym mówił trener Świderek, że będzie wymagał tej gry szybkiej, tego pipa, quicka. To się udało parę razy zagrać. To będzie funkcjonowało lepiej w meczach z Dominikaną i z Włochami, które nas czekają? No bardzo byśmy chciały, żeby to lepiej wychodziło. Na treningach to, jak już powiedziałam, o wiele lepiej wygląda. Tutaj doszedł ten stres, ta trema. Niektóre dziewczyny po raz pierwszy miały w ogóle możliwość grania przed taką tak dużą publicznością, tak ważnym turnieju, więc myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Bardzo bym tego sobie życzyła i do całej drużynie. Ile na mnóstwo zawodniczek nieobecnych? Liczysz, że któreś jeszcze dojdą przed Mistrzostwami Europy? No myślę, że parę zawodniczek na pewno dojdzie, ale na razie są tutaj te zawodniczki, które mogą grać, które chcą grać i w tym składzie musimy grać i trenować i się cieszyć, że są te, które są tutaj. Czy wiesz może po tym pierwszym meczu tak wstępnie na co stać nasz zespół, chociażby w tym turnieju, nie patrzmy daleko, w tym turnieju? No jutro na pewno Dominika, no będzie troszeczkę na pewno cięższym zespołem niż dzisiejszy. No z Włoszkami na pewno będzie najtrudniej, chyba z nimi najtrudniej będzie wygrać, no ale w każdym meczu będziemy chciały grać na 100% naszych możliwości i walczyć. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w tym bądź co bądź trudnym spotkaniu z Argentyną. Początek zawsze jest trudny. Milena Radecka była z nami, rozgrywająca reprezentację Polski. Wracamy do studia. Dziękujemy bardzo.